Tak jest. W prawą rączkę trzymamy kciuk po długości. Teraz proste uderzenie. Ręka prosto, luźna rączka. Zginamy ją w łokciu, bat idzie za panią i do przodu, ale nie ciągnąć ręki na dół, bo bicz się zawinie i będzie ciężko usiąść w samochodzie. Za siebie i do przodu. I tu zostawiamy rączkę. Dobra? To zginamy rękę, trzymamy tak jak teraz. Ja przygotuję patyczki. Zobaczymy, czy da pani sobie radę. To jest taki dosyć prosty trik. Trafić w moją rękę. Mocniej i gdzieś tu. Żebym wiedział, że da pani radę. Ale nie za siebie, prosta rączka. O, właśnie. I jedziemy. No, na radę. A jakieś brawa dla pani? Tu jest okej, tam z tyłu oszczędzają. Mąż jest na Dawidowi, czy nie ma męża? A, kręci. To zaraz będę się mścił, także jak pani nie trafi, tu. Nie tu, teraz tu. Jeszcze nic pani nie zrobiłem. Prawie. Dobra, szefowa. To jest proste. Niech pani nie myśli. Jak ma pani na imię? Brawo dla pani Grażyny! Pani Grażynko, spokojnie, niech pani zostanie. Dla pani Grażynki mam styropian. Pokażemy, jak można pięknie nim obcinać. Pani Grażynko, którą pani ręką pisze? Prawą. Tutaj pani zostawię. Chwytamy w lewą rączkę. Wyprostowana. Nie bać się, jak trafi, to i tak palce łupmy. Trzymamy tak jak teraz. Pani Grażynko, ile mam strzałów? Raz, dwa, trzy, cztery, ile? Pięć. Proszę, jaka konkretna kobieta. Mąż się nie obrazić, taka konkretna. I jedziemy. Trzymamy rączkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Duża brawa! Pani Grażyna! To na razie wyrzucić, bardziej się ukłonimy. Została pani większe brawa niż ja. To teraz poproszę jeszcze jedną panią. Nie ma odważnych? Będę wybierał znowu. Czy ja zawsze muszę tak, coś nie wiem, zrobić? Przejdę się. Młodzieńcze, popilnuj mamie pod stola, a mamie zabiorę na chwilę. Nie bój się, mamy cię tam w jednym kawałku.